kibicowanie wam to jest bardzo trudna sztuka, ponieważ ja mam wrażenie, że biorę dużą część waszego stresu, a widać na przykład, państwo tego nie widzą, że wy trenujecie do ostatniej chwili. Wszyscy tak robią. Wszyscy gdzieś tam trenują. No generalnie trenują, podczas całego programu to my tam na balkonie, słuchajcie, w sensie ja mniej, ale Oliwia dzisiaj po prostu cały program cały powtarzała czas. Sobie Bollywood. Cały czas robiła pierwszą figurę. Ale to co? Nie pomyliła się. I o to chodzi. No. Nie, no było pięknie, ale stresowaliście się przed tym odcinkiem jakoś wyjątkowo bardziej niż wcześniej? Ja właśnie, szczerze mówiąc, znaczy stresowałam się tak jak zawsze, czyli mocno, ale jakoś, nie wiem, miałam takie przeczucie, że coś, że będzie dobrze po prostu. Będzie dobrze. Tak. A do ciebie, Michał, podszedłem w przerwie już tej przed ogłoszeniem wyników i mówię, będzie dobrze, zostaniecie, a ty mówisz... Ja też miałam takie przeczucie, że możemy już odpaść. Tak. To nie było tak, że byłam w 100% pewna, sorry, że byłam w 100% pewna, że przejdziemy, więc żeby tu nie było, że na pewno z siebie tutaj wyszłem i zaraz poza skalę i jestem pewna, że będziemy dalej, bo tak nie było, ale miałam takie przeczucie, że będzie dobrze. Michał, z czego wynikała ta twoja też niepewność, którą mi okazałeś? Wiesz co, ja na to mówię klątwa przedostatniego miejsca, na którym my się dzisiaj znajdowaliśmy. Ostatnie odcinki, no, byliśmy na ostatnim miejscu. Gdzieś mówi się, że to ostatnie miejsce jest w miarę bezpieczne, bo ludzie chcą pomóc, ludzie chcą ratować, a ktoś, kto jest gdzieś w środku tej tabeli, to ludzie mówią, a im się uda, oni przejdą, nie? I to jest właśnie, no ale jak widać, słuchajcie, no dzisiaj, no ten program jest zaskakujący. I dzisiaj już zaakceptowałem tą myśl, że każdy z nas może po prostu polecieć. Znaczy ja miałam tak, że... Jak nadciągał odcinek, to za każdym razem miałam takie, że możemy dzisiaj odpaść, bo to też tak nie może być, że nie, dotrwamy do końca, będzie super. Tak, przejdziemy. Na pewno przejdziemy, bo to trzeba się przygotować, bo właśnie tak jak Kinga z Kubą, oni byli w wielkim szoku, oni nie wiedzieli, że oni odpadną i potem były po prostu wielkie łzy i wielkie emocje. Oczywiście to było bardzo wspaniałe, było prawdziwe i tak, naturalne. Ale ja mam wszystkiego w sobie, że po prostu ja jestem przygotowana i nawet jakbym odpadła, to bym tak się nie rozpłakała, jak... Nie. Jak dzisiaj Sylwia. Tak, jak dzisiaj jest Sylwia. No dobrze, ja za 2 tygodnie, gdy jest finał, mam dyżur wpisany wieczorny. Mam brać wolne, bo chciałbym przyjść tylko dla was? A bierz. A bierz. No dobra. Zapraszamy. Głosujcie. Głosujcie.